Tym razem przeprowadziliśmy sondę uliczną w Toruniu. Zapytaliśmy mieszkańców Torunia i przebywających tam turystów, na kogo zagłosują w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na jaką partię lub na jakiego kandydata. Sondę przeprowadza Piotr Wasiak. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Nie pójdę w tym roku do wyborów. Czym jest podyktowana taka decyzja? Decyzja jest podyktowana tym, że obecne partie, jak i poprzednie, obiecały zlikwidowanie na przykład Senatu i zmniejszenie ilości posłów w Sejmie. Do tej pory zostało to niezrealizowane, więc ja i cała moja rodzina w tym roku nie będziemy uczestniczyć w wyborach. Nie chce pan poprawy sytuacji w Polsce? Nie, no uważam, że to raczej nic nie zmieni. Rozumiem. Tak jak mówiłem, że zmniejszamy ilość posłów w Sejmie i likwidujemy Senat. Wtedy będziemy rozmawiać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, na jaką opcję polityczną bądź na jakiego kandydata w nadchodzących wyborach parlamentarnych pan zagłosuje? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Jeszcze się nie orientowałem, bo do wyborów więcej czasu jest. Ale będzie pan brał czynny udział? Będę brał czynny udział, na pewno. A opcja bardziej z lewicy czy bardziej z prawicy? Trudno to powiedzieć, ponieważ jako tako lewicy ani prawicy nie mamy. Myślę, że coś pomiędzy tym wszystkim, nie? Coś ze środka. Coś ze środka, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Jana Tuska. Dlaczego? No, dużo już sprawuje władzę, no to na niego zagłosuję, no tak. Na Tuska trudno będzie zagłosować w naszym okręgu numer 5, aczkolwiek na opcję Platformę Obywatelską jak najbardziej. Więc na jakiego kandydata z naszego okręgu? No na tym się jeszcze nie zastanawiam, nie wiem. I będzie to strzał, nie zna pan zupełnie nikogo z tej listy? Nie. Dobra, dziękuję bardzo. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Proszę pana, jeszcze nie mam kandydata. Jeszcze nie mam kandydata, jeszcze mamy 3 tygodnie, więc po prostu na chwilę obecną przeglądam te wszystkie programy partyjne, więc po prostu na razie jeszcze nie mam. Nie ma pan kandydata, ale ma może już pan ulubioną opcję polityczną? Na pewno na prawo, jednak po prostu tutaj mamy Platformę i PiS, które się deklarują, że są, prawda, z jednej... No jeszcze PJN, jeszcze Kongres Nowej Prawicy, jest tych opcji sporo. Tak. Natomiast dla mnie między PJN a PiS będą te głosy pewnie, tak. Tutaj jeszcze na chwilę obecną po prostu mówię, na 80% jestem zdecydowany, natomiast co do szczegółów po prostu będą się ważyły dzień, dwa przed urną. Kojarzy pan jakiegokolwiek kandydata z tych list wyborczych? Tak. Między innymi? Między innymi. Paweł Poncyliusz na przykład. No z PiS-u, no to wiadomo, to będzie lider warszawski, natomiast ja jestem akurat z okręgu lubelskiego. A rozumiem. A stamtąd? Stamtąd. Cóż, mamy tam akurat... Powiem panu, że jak widzę, za wcześnie jest jeszcze. Rozumiem, czyli to będzie strzał, czy jednak przemyślana decyzja? To znaczy tak, mówię, mam zapas czasu, więc po prostu na wybory na pewno pójdę, natomiast co do szczegółów po prostu jeszcze się zastanowię. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, wie pan, wybór jest strasznie trudny. Najbliższe sondaże pokazują niewielkie wahnięcia pomiędzy partią rządzącą, a pozostałymi ugrupowaniami, ale to do ostatniego momentu nie będzie wiadomo. Ale sugeruje się pan tylko sondażami, czy ma pan ulubioną partię? No, ja nie sugeruję się sondażami. Pewne zorientowanie polityczne mam i myślę, że tym się będę kierował. Czy możemy poznać to zorientowanie? Nie, niestety nie. Nie zdradzi pan nawet, jakiego ma ulubionego kandydata? Nie. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Powiedzcie mi, na kogo zagłosujecie w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Na jaką opcję polityczną bądź kandydata? Osobiście nie jestem pełnoletnia, więc nie będę głosowała. Rozumiem. A twój kolega? Ja tak samo jestem pełnoletni ogólnie, ale jakbym miał głosować, to tylko i wyłącznie na PO. Tylko i wyłącznie? A czym to jest podyktowane? Nie wiem. Nie wiem, nie powiem teraz panu. Rozumiem. A twoje sympatie polityczne są podobne? Ja nie mam. Jeżeli bym miała iść, to oddałabym pusty głos. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Nie wiem. Jeszcze nie zadecydowałem. Czyli nie ma pan swojej ulubionej opcji? Nie mam. Absolutnie nie mam. A pani? Też nie. Czyli ani kandydata, ani opcji politycznej państwo nie macie. A może w którą stronę bardziej się opowiadacie? Na lewo czy na prawo? Znaczy ja wolałbym zobaczyć programy. Na razie to słabo widać te programy, o co chodzi. Nie ma jakiegoś pomysłu na Polskę.
I przykra sprawa, że debata jest nieciekawa i nie ma po prostu jakiejś koncepcji rozwoju Polski w przyszłych latach. Jest koncentracja na doraźnych problemach, natomiast nie ma jakiejś wizji, a wizja powinna być, powiedzmy, czteroletnia, a nie załatwienie sobie pensji poselskiej na najbliższy rok i tak dalej. I Państwa decyzja będzie przemyślana? Raczej tak. Wolałbym zobaczyć program, jeżeli przejrzę sobie, powiedzmy, ostatniego tygodnia programy i zadecyduję wtedy. Kojarzy Pan jakiegoś kandydata z Pana okręgu? Nie kojarzę. Nie kojarzę. Czyli nie będzie to głos oddany personalnie, tylko na wybraną partię, tak? Tak, właściwie to będzie głos oddany na program partii. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Na kogo zagłosują Państwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Donald Tusk, tak? A jesteście Państwo z okręgu numer 5, czyli z Torunia? Nie, Warszawa. Warszawa, czyli na Donalda Tuska, na tak? Donalda. Czyli Platforma Obywatelska. Mhm. A czym podyktowana jest ta decyzja? Jak jest wielu królów, zawsze będzie źle. Niech jeden rządzi i zobaczymy, co zrobi. Ale przez 5 lat czy 10 lat czasami jest za krótko. Inne kraje duże wychodzą. Niech Donald robi, niech robi swoje. Ma plan, niech działa. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Proszę mi powiedzieć, na kogo zagłosuje Pani w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Nie będę uczestniczyła. Zupełnie nie pojedzie Pani do urn? A czym to jest podyktowane? Dlatego, że partie wiodące nie gwarantują przełomu. Czyli żaden kandydat Pani nie zaimponował? Nie. I żadna partia? Żadna partia. Dziękuję bardzo.